Może na początek opowie Pan troszeczkę o swojej działalności, o swoim malarstwie? Moje malarstwo zaczęło się od takie na poważnie, od drugiego roku studiów, kiedy stwierdziłem, że jednak pójście na architekturę to była w pewien sposób ucieczka przed wojskiem, bo w zasadzie tam się mogłem dostać, na ASP się spóźniłem z pracami. No i w związku z tym już tam studiowałem architekturę, ale już bardziej się kierowałem w stronę malarstwa. Co prawda po skończeniu studiów pracowałem jako architekt w przedsiębiorstwie konserwacji zabytków w Wrocławiu 3,5 roku, ale w tym czasie już zacząłem robić wystawy malarskie, surrealistyczne obrazy i byłem taki zdecydowany na to. Po 3,5 roku przestałem pracować jako architekt, już mogłem, już mnie nie musieli ścigać, wtedy takie czasy były, ja i zacząłem działać jako malarz. A skąd się wzięła inspiracja akurat na taką wystawę i tworzoną takim stylem? Jestem dosyć tak szeroko, mam wachlarz, szeroki wachlarz artystyczny i dużo maluję na płótnie i rysuję dużo węglem i akwarelą i bardzo różne tematyki, bo jak zaczynałem pierwsze wystawy, to pierwsza wystawa były obrazy surrealistyczne na płótnie, robione akrylem, druga wystawa to były portrety i szkice portretowe, to było i na papierze, i akwarelą, i też olejem. Także wszystko w tym czasie u mnie się mieszało i dalej się miesza. Także to jest tak, że... Natomiast ten cykl Zamki i Pałace Dolnego Śląska no, powstawał od jakiegoś 98 roku, kiedy tak się zdecydowałem, że na poważnie się zajmę, ale zaczęło się od Zamku Ziemi Jeleniogórskiej. I później przeszło to właśnie na Zamki i Pałace Dolnego Śląska. A jakie ma Pan plany artystyczne na przyszłość? Nie, na pewno Zamki i Pałace Dolnego Śląska będą się rozszerzać o następne pałace. Jeszcze zostało ich koło setki, nie wiem, dużo tego jest bardzo. Także, a inne obrazy surrealistyczne powstają, także na wystawie czasami jest, są takie wystawiane, ale co do wystaw, to nie mam w tej chwili planów. W przyszłym roku, bo ta się kończy w lutym, w przyszłym roku chyba sobie odpuszczę, może w 2017. Jeżeli to będzie jakaś grupowa wystawa, we Wrocławiu. Dobrze, dziękuję bardzo. No, wystawa indywidualna to jest bardzo męcząca. Ciężka rzecz.